Cześć, z tej strony Szymon Chudy. Dzisiaj porozmawiamy o dość zaawansowanym temacie, a mianowicie będziemy rozmawiać o tym, jak grać długą frazę. Nad czym pracować, żeby rozwijać taką umiejętność tworzenia melodii dłuższych niż kilka dźwięków i zrobimy to w oparciu o dźwięki akordowe. Nie będzie łatwo, ale gra jest warta świeczki, zatem do roboty. Co to znaczy granie długą frazą? No bo to jest takie zdanie, które można powiedzieć właściwie o wszystkim. Długa fraza składa się z wielu dźwięków. Ale to, co jest naprawdę ważne, to sposób, w jaki te dźwięki dobieramy. To nie mogą być dźwięki przypadkowe, nie mogą być dźwięki z czapy, bo granie długą frazą może polegać na tym, że będziemy grali... To jest też długa fraza, tylko totalnie bez sensu. To jest trochę tak, jakbym zaczął teraz gadać w obcym języku, wymyślając, nie wiem, słowa, czy sklejając, nie wiem... kilka słów, które znam, tworząc rzekomo zdania, a tak naprawdę taką lepką masę po prostu rzeczy, które no niby są ze sobą, ale tak naprawdę nikt nie wie po co. Czyli trochę jak większość piosenek, które są hitami. Suchar. I z muzyką, i z improwizacją jest tak samo. Jeśli chcemy zagrać długą frazę, to podstawą jest to, żeby bazować ją na naszej świadomości harmonicznej. Na tym, że wiemy, jakie są akordy i wiemy, co z nimi zrobić. Ja podlinkuję pod spodem i podlinkuję też w artykule na blogu poprzednie materiały, w którym mówiłem konkretnie, o co chodzi i jak na tym pracować. Dzisiaj skupiamy się na tym, żeby te szczątki informacji, które gdzieś tam rzucałem, skleić tak naprawdę w ćwiczenie, które pomoże Ci świadomie podchodzić do dobierania dźwięków, ale już nie w takiej formie ćwiczebnej, tylko bardzo muzycznej. Ćwiczenie, którym dzisiaj się zajmiemy, jest dosyć łatwe do opisania, ale wymaga naprawdę świadomej pracy i bardzo dużo skupienia, żeby zrobić je poprawnie. Znalazłem bardzo ciekawy podkład w internecie. Ten podkład jest w tonacji g-moll i składa się z kilku akordów. Jakie to są akordy? Ja napiszę na blogu, ale nie napiszę Ci, w jakiej są kolejności, bo ten podkład ma dwie części. Zadanie dla Ciebie jest takie. Jeśli dasz radę, spróbuj wysłyszeć te akordy i zlokalizuj je w formie arpeggiów, triad czy czegokolwiek, nad czym pracowaliśmy w tych poprzednich materiałach w różnych miejscach na gryfie. Jeśli nie dasz rady, to wejdź na bloga, tam znajdziesz wszystkie akordy, które są w tej piosence, ale nie napiszę Ci, w jakiej kolejności są. A po trzecie, jeśli w ogóle to się okaże dla Ciebie trudne, bo może, bo tak naprawdę to nie jest proste zadanie, to też będzie tam opcja, żebyś zobaczył sobie lub zobaczyła utwór spisany w całości. Niemniej zachęcam Cię bardzo gorąco do tej pierwszej opcji. Wiem, że ona wymaga pracy, wiem, że nie jest łatwa, ale naprawdę, tak jak powiedziałem, jest to gra warta świeczki. Tak czy inaczej, mając już mniej więcej to ogarnięte, zaczynamy grać solo i mamy pełną dowolność w kontekście tego, gdzie to gramy, co robimy, ale warunek jest jeden. Stosujemy tylko i wyłącznie dźwięki akordowe. Szukamy sposobów, żeby je łączyć. Powiedzmy, że mamy g-moll. To jest pierwszy akord, niech będzie. A załóżmy, że drugi jest as-dur. A nie jest, od razu mówię. Ok, czyli mamy dwa schematy. Więc spróbujemy znaleźć na przykład dwa dźwięki, które są koło siebie. Tutaj takich przykładów jest kilka. Więc chcemy zagrać taką melodię, która zrobi coś takiego. Czyli chcemy tworzyć melodie, które wykorzystują tylko dźwięki akordowe, ale robią to mądrze, czyli robią to w taki sposób, że w momencie, kiedy ten akord się zmienia, to staramy się znaleźć dźwięk bliski. Nie tak, żeby zagrać. Tak, bo to będzie brzmiało jak ćwiczenie. O tym rozmawialiśmy już wcześniej. Thank you.
ja wiem, że tutaj jest dużo baboli, ale ja nie nagrywam płyty. Ja chcę ci pokazać dokładny sposób, w jaki masz ćwiczyć. Starałem się ze wszech miar używać tylko i wyłącznie dźwięków akordowych, a w sytuacji, w której pokazywałem jakiś inny, typu seksta, typu nona, starałem się wiedzieć, co to jest za dźwięk. Ale generalnie bazowo starałem się bardzo mocno trzymać dźwięków akordowych, ale nie ćwiczyć ich w sposób taki szkolny, tylko czarować wokół nich, czyli trzymać się nie skali, ale akordów, tworząc przy tym frywolnie melodie w różnych miejscach, w różnych długościach, dłuższe, krótsze. Niektóre się udały, niektóre się nie udały. No tak już jest, to jest ćwiczenie i na tym ono polega, żeby wypychać się w te rejony, w które wiem, że mogą nie wyjść, ale jak wyjdą, to mogą skutkować tym, że będę to robił po prostu w przyszłości lepiej. O to chodzi. Jeśli podobały Ci się te treści, to zapraszam Cię na mojego bloga guitarway.pl. Tam znajdziesz ich więcej. Możesz też, a nawet powinieneś, subskrybować ten kanał, dać łapkę w górę i skomentować pod spodem. To jest taki pakiet rzeczy, które po prostu mnie totalnie nakręcają, żebym tworzył dalej. Jeszcze jedna rzecz, bo być może się okazać tak, że to dla Ciebie jest taka czarna magia. W ogóle nie jest, o czym ten gość gada, co on w ogóle sobie wymyślił. Jeśli tak jest, być może ten temat jest dla Ciebie na ten moment za trudny. Wróć do tych, które podlinkowałem pod spodem i podlinkowałem w artykule. Spróbuj popracować nad tymi bazowymi rzeczami i być może wrócisz tu za jakiś czas i okaże się, że to ćwiczenie wtedy będzie dla Ciebie. Ale na pewno się nie zrażaj. Wszystko w swoim czasie i będzie dobrze. Tak czy inaczej, życzę powodzenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.